Witamy serdecznie na internetowej konferencji z udziałem ambasadorów PGE Sailing Team Poland, polskiej grupy energetycznej. Nazywam się Karolina Sultaniuk i mam przyjemność poprowadzić to wydarzenie. Znajdujemy się we francuskim Jer, gdzie już od najbliższego poniedziałku nasi ambasadorzy, jak również inni reprezentanci Polskiego Związku Żeglarskiego, zmierzą się w słynnych prestiżowych regatach French Olympic Week. Mamy przygotowane pytania od dziennikarzy i nadesłane przez kibiców, na które będą odpowiadać ambasadorzy Polskiej Grupy Energetycznej. Przypomnijmy, że wybraliście pięć najciekawszych, naszym zdaniem, pytań od kibiców, a ich autorzy otrzymają koszulki kadrowe Polskiego Związku Żeglarskiego. Zatem zaczynajmy od przedstawienia naszych ambasadorów Polskiej Grupy Energetycznej. Agata Barwińska, wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy w klasie ILKA 6. Julia Damasiewicz, mistrzyni świata Formuła Kite U19. Maja Dziarnowska, świeżo po wywalczeniu trzeciego miejsca w Pucharze Świata na Majorce w klasie I IQ Foil. Także mamy innych reprezentantów klasy IQ Foil. Radosław Furmański, Kamil Manowiecki, Michał Polak, tutaj, dalej? Maciej Rutkowski, przedstawiciele z Aleksandra Melzacka, Olimpijka z Tokio, formująca w kampanii Paryż 2024 załogę z Sandrą Jankowiak, klasa 49er. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, mistrzowie Europy z zeszłego roku. Witamy także trenerów: Paweł Kacprowski, autor niepodważalnej siły polskiego 49era, Zdzisław Staniul, trener 49er FX, autor medalu olimpijskiego w klasie 470 z Tokio. Przemysław Mierczyński, medalista olimpijski z Londynu, trener klasy IQ Foil oraz Piotr Myszka, olimpijczyk z Rio i Tokio, wielokrotny mistrz świata w windsurfingu, koordynator programu PGE, Sailing Team Poland. Ambasadorzy tu zgromadzeni tworzą aktywną na wodzie część współpracy Polskiego Związku Żeglarskiego z nowym od tego roku głównym partnerem Związku Polską Grupą Energetyczną. Zatem przejdźmy... Przechodzimy do pytań od dziennikarzy. Zacznijmy tutaj od Piotra Myszki, poniekąd e, nie ambasadora, a osoby, która łączy rolę zawodnika i koordynatora programu PGS Link Team Poland. Szczególnie, że przeniesie nas także, nas widzów do pięknego i słynnego w żeglarstwie Jer, w którym się znajdujemy. Pytanie od Krzysztofa Łoniewskiego z radiowej Trójki. Piotr. Pamiętasz, który to już Twój start Wier? Jakie masz skojarzenia z tymi regatami? Na pewno przeżyłeś sporo historii na Lazurowym Wybrzeżu. Witam serdecznie. Zgadza się tutaj Wiery. Moja przygoda zaczęła się w 1998 roku. Ciężko powiedzieć, ile razy tu startowałem, bo musiałbym wrócić do domu i zobaczyć te wszystkie, przejrzeć moje pliki. Z tego, co mi się kojarzy, to chyba z siedem razy stałem na podium, trzy razy byłem tutaj pierwszy, więc kilka razy naprawdę tutaj dobrze żeglowałem. No i też żeglowałem chyba, w, to będzie moja trzecia klasa olimpijska, w której tutaj żegluję, bo zaczynałem od klasy Mistral One Design, później był RSX, a teraz IQ Foil, więc mam nadzieję, że będzie równie dobrze, e, tak jak to było na tych poprzednich klasach. Formuła Kite wleciała wręcz do programu Igrzysk i w krótkim czasie zmieniła obraz i dyscyplinę, zwłaszcza przez tych spośród fanów, którzy przyzwyczajeni są do klasycznej żeglugi. Zatem nie dziwi nas pytanie od Waldemara Heflicha z redakcji Nowe żagle, które jest skierowane do Julii Damasiewicz. Co jest najczęstszym powodem protestów w Formule Kite? Jak wyglądają protesty i ich rozpatrywanie po wyścigach? Wydaje mi się, że najczęstsze przyczyny protestów to takie najbardziej podstawowe przepisy żeglarskie kursy kolizyjne i splątania linek. Rozpatrywanie zazwyczaj odbywa się na brzegu. Schodzimy na brzeg, składamy protest pisemny bądź przez internet. Musimy poinformować osobę, którą protestujemy oraz napisać co tak naprawdę się stało na wodzie. Protesty są rozpatrywane przez komisję i możemy dzięki takiemu protestowi wyrzucić na przykład zawodnika z wyścigu i dostać redress, czyli średnią z wyścigów z danego dnia. Mamy też taką sytuację, kiedy wyścigi odbywają się ostatniego dnia. Są to jest to dzień finałowy i podczas tego dnia odbywają się tylko dwa wyścigi dla semifinals i tam właśnie protesty rozpatrywane są na wodzie przy łódce sędziowskiej, ponieważ mamy bardzo mało czasu na rozpatrzenie tego protestu i musi to być zrobione bardzo szybko dlatego sędzia rozpatruje go w trybie natychmiastowym od razu po zakończeniu wyścigu. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Kolejne pytanie: Daniel Bogret z telewizji polskiej przesłał pytanie skierowane do Aleksandry Melzackiej i Sandry Jankowiak. Nowy duet, nowy sezon. Jak wyglądał proces tworzenia tego teamu i czy duet jest już zgrany? Cześć, no my z Sandrą pływamy dosyć krótko razem. E, tak naprawdę proces ten był dosyć ekspresowy. E, po kilku rozmowach doszliśmy do porozumienia i stwierdziłyśmy, że stworzymy razem załogę, że chcemy iść w to na 100%. I, no i tak się właśnie stało. E, teraz, właśnie, jesteśmy w procesie zgrywania się, tak bym to nazwała. E, myślę, że dosyć dobrze nam to idzie. Mamy wyznaczone swoje małe i większe cele, i powoli je realizujemy. I ja jestem bardzo zadowolona, także powoli do przodu. No i w przyszłości będziemy bardzo dobrze zgrane. Poprosimy o komentarz również Sandrę. Cześć. Ja się bardzo cieszę, że dołączyłam do tego teamu. Bardzo dobrze mi się współpracuje i z Olą, i z naszym nowym trenerem, z Zdzisławem. No, jest jeszcze dużo pracy przed nami, ale jesteśmy bardzo zmotywowane i, no i wiemy, co chcemy osiągnąć. No, trzymajcie za nas kciuki i pokażemy niedługo, na co nas stać. Jeszcze raz zostańmy przy Sandrze, ponieważ chciałabym dodać takie pytanie. Wiemy, że Twoim jednym z, jedne z zamiłowań jest również kalistenika. Czy to przekłada się na żeglowanie na Fortninerze Fix? Tak, myślę, że tak. Na mojej pozycji załoganta, bardzo. Ważnym jest, aby mieć wystarczająco pary w rękach. Nie no, dużo pracy przykładamy jednak na górne części ciała, a kalistenika no, no pomaga w tym. I Ja należę do klubu w moim małym mieście w Szamotułach. Współpracuję z no chłopakami którzy już bardzo dużo czasu poświęcili na ten sport i no i dało mi to dużą motywację i uważam, że dużo fajnych rzeczy można zrobić uprawiając ten sport i na pewno pomoże to w żeglarstwie myślę, że każdemu. Zatem przechodzimy do pierwszego pytania od naszych kibiców z kanałów mediów społecznościowych Polskiego Związku Żeglarskiego. Przypominamy, że wybraliśmy pięć według nas najlepszych, najciekawszych pytań, które zostaną nagrodzone koszulką kadrową Polskiego Związku Żeglarskiego. I te pytania również są związane z bezpieczeństwem na wodzie, o którym mówimy głośno i zawsze przypominamy, że to jest najważniejsze nie tylko w sporcie, Regatowym, ale również amatorskim. Także zatem pierwsze pytanie jest od Hanny Reichert, która również jest tutaj z nami, Wier. Również od poniedziałku zaczyna rywalizację podczas French Olympic Week na klasie Fortniner FX. Hanna Reichert pyta Julię Damasiewicz: Nosicie w kapoczkach noże dla bezpieczeństwa? Julia, prosimy Cię o komentarz. Tak, nożyki w kapokach lub w trapezach są wymagane. Są one sprawdzane podczas inspekcji sprzętu. Jeśli takiego nie będziemy mieli, musimy go szybko zorganizować, albo zostaniemy kompletnie zdyskwalifikowani z wyścigów. Bez takiego nożyka nie możemy pływać. Bardzo często jest on przydatny podczas wypadków na wodzie i nawet czasami może nam uratować życie. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo dobre postanowienie, żeby taki nożyk właśnie ze sobą w trapezie. Bardzo dziękuję i przypominamy, że to właśnie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Redaktor Krzysztof Łoniewski z Radiowej Trójki pyta załogę Mikoja Staniula i Jakuba Sztorcha. Świetny sezon za wami. Mistrzostwo świata juniorów i Mistrzostwo Europy Seniorów. Jak ważne są dla Was regaty wier i co chcecie osiągnąć w tym sezonie? Ja myślę, że razem z Mikołajem się zgadzamy, że tytułów mistrzowskich nigdy nie jest za dużo. jest Naszym celem. Naszym celem jest kwalifikacja do igrzysk olimpijskich i walczenie o medale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. takie mamy cele na najbliższe, najbliższe lata. Niemal takie samo pytanie padło do Mikołaja i Kuby od redaktora Włodzimierza Machnikowskiego z Radia Gdańsk. Jest nieco bardziej zaczepne i wchodzi poniekąd w filozofię podejścia do regat. Dlatego zapytamy o to trenera Pawła Kacprowskiego: o to, jak prowadzi swoich zawodników pod tym względem. Trenerze, sezon zaczęty z wysokiego C. W takim razie, co w tym sezonie można zrobić lepiej? Co więcej można wygrać? Tak, no to moi zawodnicy dość nieśmiało mówili o swoich planach. Ja uważam, że mogą to mówić bardziej śmiało. Wiadomo, sezon dopiero się zaczął i do wygrania jest cała pełna pula. Tak? Są mistrzostwa Europy, są mistrzostwa świata. No ale żeby to się wydarzyło, no to trzeba pracować cały czas nad wszystkimi elementami, które do tego mogą doprowadzić. Więc dla mnie najważniejsze jest, żebyśmy się mogli spokojnie skupić na naszej pracy i ją wykonać a jestem pewien, że to wszystko umożliwi chłopakom zdobywanie tych celów, które sobie zaplanowali i, i o których marzą. No dodam jeszcze, że w mojej grupie jest, są jeszcze kolejne dwie załogi, które są na bardzo mocnym, wysokim poziomie. Ten, ten poziom całej grupy jest bardzo mocny, rywalizacja między nimi jest duża. No i współpraca jest znakomita, więc no wszystko na razie idzie pełną parą, wszystko jest pod kontrolą i ja liczę na, na dobre rezultaty całej, całej tej pracy. I my również liczymy na takie wspaniałe rezultaty, jakie są do tej pory w klasie 49er. I teraz przejdźmy do drugiego pytania od fana Romana Budzińskiego. Na to pytanie odpowie Kamil Manowiecki. Także, Kamilu, pytanie brzmi: gdybyś został prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego, co byś chciał zmienić w funkcjonowaniu tego właśnie związku? O, to... To bardzo ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że musiałbym wszystko zmienić, bo tutaj nic nie gra. A nie. Nie, no oczywiście, że nie. No, bardzo cenię e, zasługi pana prezesa. E, wydaje mi się, że związek bardzo dobrze funkcjonuje. Tak jak widzicie, możemy tutaj być w JR i przygotowywać się do kolejnych imprez, kolejnych zawodów. Więc e, gdybym, miał zos gdybym został prezesem, to myślę, że bym Poszedł w rozwój młodych za załóg, żeby jak najwięcej młodych optymistów, czy to laserów, czy, e, czy teraz wingów, żeby jak najwięcej takich, e, takich dzieci dołączało do, do nas, do, do, tych do tego najwyższego poziomu na, w Polsce i na świecie i żebyśmy w przyszłości byli e, topowym związkiem na całym świecie. Także jak widzimy, humoru wśród ambasadorów PG polskiej grupy energetycznej nie brakuje. Zatem przejdźmy do e, troszeczkę innego pytania. Pytanie od Krzysztofa Łoniewskiego, Radiowa Trójka. Do Agaty Barwińskiej. Agato, w co mierzysz w tym sezonie i czy po zeszłorocznych sukcesach medalowych czujesz większą presję na sobie? No myślę, że nie byłabym człowiekiem, gdybym nie czuła presji. Oczywiście, że czuję presję po takich wynikach, ale staram się wykorzystać tę presję w pozytywny sposób, żeby zmotywowało mnie to do jeszcze większej, cięższej pracy i żeby. A w co mierze? Raczej staram się nie rozmawiać o wynikach. Raczej moje takie cele główny cel to jest Stały, stopniowy, spokojny rozwój, tak jak już e, trener tutaj wcześniej wspomniał, e, właśnie spokojna praca. E, no i na tym bym się chciała raczej skupiać. Dodatkowe pytanie również jest skierowane do Agaty od redaktora Waldemara Heflicha. Kto jest dziś Twoim największym. Czasem jest to Greczynka, czasem jest to Holenderka, czasem Dunka, czasem ja, mm. <grych> czasem Belgijka, Także nie da się tutaj, myślę, zero, jedynkowo odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Kolejne pytanie jest od naszego kibica Oniku, rodzic sportowca, który oczywiście również wygrywa koszulkę kadrową i pyta Radosława Furmańskiego: Czy możesz zdradzić, jaki jest Twój okrzyk motywujący przed rozpoczęciem regat, lub jaką afirmację stosujesz po wejściu na swoją deskę? W związku z tym, że nie jesteśmy sportem drużynowym, szczerze mówiąc, ciężko nam się zebrać wszyscy razem na jednej motorówce czy dookoła motorówki 8-10 osób i zrobić taki okrzyk. Na pewno wprowadzamy jakieś pozytywne wzmocnienia razem z zawodnikami czy z trenerem do boju, robimy swoje panowie, czyli jedziemy ostro. <śledzimy> no chyba, że jestem na motorówce z moim kolegą Kamilem, to mamy taki jeden okrzyk i on brzmi on następująco. I -a! I tym miłym akcentem przechodzimy do kolejnego e, pytania. Jest to również e, pytanie skierowane do zawodniczki IQ Foila, Maji Dziarnowskiej. E, Maju, pytanie od Krzysztofa Łoniewskiego. To, twój nie, to, to nie jest Twój pierwszy start wier. Jaka jest specyfika żeglowania przy Mistralu? Dla przypomnienia, Mistral to bardzo silny wiatr, który na RSX 6 Maja bardzo lubiła. A teraz chyba woli trochę słabszy na IQ foilu. No dokładnie tak trochę się tu poprzewracało i y, ja oczekuję słabszego wiatru tutaj, ale zobaczymy co będzie. Co prawda, Jer to nie tylko mistral, ale to tak jak jesteśmy tutaj parę dni wieje y, do brzegu. Więc z falą jest to zupełnie przeciwny kierunek. A jeżeli przyjdzie kierunek mistralowy, to możemy się spodziewać silnych wiatrów, 25 węzłów, 30 węzłów, czasami nawet nie takich, w których się nie da żeglować. Jest to wiatr od brzegu, czyli możemy oczekiwać dużych zmian, szkwalistego wiatru, i to są trudne warunki, i, no, ale na pewno sobie z tym poradzimy. I my również wierzymy, że na pewno wszyscy ambasadorzy PG Polskiej Grupy Energetycznej sobie jak najlepiej poradzą z tymi warunkami wiatrowymi, bo chcielibyśmy bardzo powiedzieć, że pozdrawiamy Was ze słonecznego jer, jednakże troszeczkę warunki pogodowe są zmienne. Następne pytanie również ponownie do zawodnika IQ Foil Radosława Furmańskiego od redaktora Waldemara Heflicha z nowych żagli.pl. Radku, czy zaszły istotne zmiany w europejskiej i światowej czołówce w stosunku do klasy RSX? Kto został, kto ubył i kto jest nowy? Na pewno stawka jest nieco bardziej liczna niż w klasie RSX, ale myślę, że nie skłamię, że jeśli powiem, że głównym trzonem są zawodnicy z klasy RSX właśnie. Uzupełnili ją zawodnicy z PWA oraz z innych formuł surfingu, którzy nie wiem, przestali pływać na rsx lub w PWA też nie startowali. Z pewnością zawodnicy z PWA i z, zawodnicy z RSX, ale na chwilę obecną brakuje zawodników, którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich albo pomagali w ich przygo przygotowaniach, tak jak to było w moim przypadku, bo pomagałem Piotrkowi w przygotowaniach. Jest to pewnie związane z tym, że o, o jakiś około rok później wsiedliśmy na tą klasę i potrzebuj potrzebujemy troszkę więcej czasu, abyś na niej opływać. Następne pytanie od kibica. bądź z psychologią związaną właśnie ze współpracą z zawodnikami. Także jeśli chodzi o moją przyszłość, raczej szłam by, szłabym w tym kierunku. Poprosimy o komentarz Mikołaja. Ja mam przed sobą jeszcze na pewno długą drogę podczas mojej kariery, ale na pewno, gdyby kiedyś powstał polski zespół w Pucharze Ameryki, chętnie bym dołączył do takiego. Zobaczymy, na co sobie zasłużę podczas mojej kariery, może na emeryturę sportową i zobaczymy, na ile ona, na co ona mi pozwoli. Następne pytanie jest skierowane do trenera Przemysława Miarczyńskiego, który swoją karierę sportową już ma za sobą. Pytanie od Media Teamu Polskiego Związku Żeglarskiego. Trenerze, co by trener poradził młodym żeglarzom, którzy chcą zdobyć medal na Igrzyskach Olimpijskich? No przede wszystkim to każda droga do medalu olimpijskiego jest y, tak dość mocno usłana sukcesami i jak i również porażkami, więc na pewno wytrwałości y, w czasie tych porażek, y, żeby nadal realizować plan, nie poddawać się, a z sukcesami się po prostu cieszyć, no i, i, i podchodzić do, do każdych regat, naprawdę z dużym respektem do, do innych zawodników, z szacunkiem, i, I z taką, no może nie, po, no, co, no, trochę pokory też oczywiście się, się przyda. Myślę, że to są takie główne cechy, które powinien każdy młody żeglarz mieć. I trener Przemek Mierczyński na pewno te wartości przekazuje swoim zawodnikom. Dlatego następne pytanie jest skierowane do Michała Polaka. Daniel Bogret z telewizji polskiej pyta. Czy już w 100% opanowałeś foila i czy przestawienie się z RSX-a to jest dla Ciebie drastyczna zmiana? Wydaje mi się, że jeszcze nikt nie opanował foila w 100%, bo to jest nowa klasa, która cały czas się zmienia. I jeszcze przed nami długa droga i na każdych regatach zmienia, przynajmniej ja zmieniam ustawienia, cały czas coś nowego próbujemy. A Co do zmiany z RSX-a to... Szczerze mówiąc, zacząłem pływać na foilu równocześnie jak wszedłem dopiero w wiek pływania na RSX, więc ta zmiana nie była aż tak drastyczna. Ale no, jest to zupełnie nowa klasa, jak dla mnie dużo ciekawsza, dużo więcej się dzieje, więc z radością w nią przechodziłem z klas poprzednich, czyli bika Techno i RSX. -a. Przejdźmy zatem do pytania troszeczkę historycznego. Ostatnie pytanie od kibica na dzisiaj. Tym razem Kibic z Instagrama, kibic oniku Wojtek Zalustowicz Orzeł. Pytanie do Mai Dziarnowskiej. prezentantem na Igrzyskach olimpijskich w windsurfingu i gdzie zaczynał swoją przygodę z deską? No ja niestety tego nie pamiętam, ale znam trochę historię i e, wiem, że w 80 latach to był początek windsurfingu i e, z tego co mi wiadomo, był to Grzegorz Myszkowski, który w Seulu w 88 roku reprezentował Polska na Igrzyskach w klasie Lechner, pochodzi z Poznania i pewnie na Jeziorze Kierskim. Stanem przed Mistrzostwami Europy w maju, które odbędą się nad Gardą, więc to, moje, to jest moja główna impreza w tym roku i liczę na najwyższe stopnie podium. Trzymajcie kciuki! Na następne pytanie odpowie Maciej Rudkowski. Pytanie zadane od Włodzimierza Machnikowskiego z radia Gdańsk. Maciej, którędy z twojej perspektywy wiedzie ścieżka na igrzyska olimpijskie w Paryżu? Myślę, że widzę tą perspektywę tak, że dzisiaj zjem dobrą kolację. Jutro rano zastanowię się, co mogę poprawić w stosunku do dzisiaj na treningu. Potem będzie obiad. Potem będzie znowu Jakaś wizualizacja na temat kolejnego treningu i krok po kroku będę, mam nadzieję, się rozwijał jako zawodnik. I gdzie to mnie zaprowadzi, zobaczymy. Jest zawsze taki hype, że igrzyska, igrzyska, igrzyska. Wiadomo, wszyscy jesteśmy tu po to, żeby, żeby na te igrzyska pojechać, żeby te igrzyska wygrać, ale w tej chwili to jest jeszcze dosyć odległa perspektywa i wypracowałem sobie taką metodę przez 10 lat startów w zawodowym turze, że, że po prostu mały, małymi kroczkami do przodu i, i zobaczymy. Ale jakbyś mógł jeszcze rozwinąć pewien wątek, ponieważ wiemy, że łączysz starty w klasie olimpijskiej IQ Foil oraz w windsurfingu profesjonalnym i również dzielisz swój czas z wieloma talentami, jak nagrywanie utworów muzycznych i podcastów. Jak to wszystko łączysz? To jest bardzo, bardzo ciekawe. Opowiedz nam o tym. <grym> Jak coś się bardzo lubi robić, to, to się jakoś znajduje czas. Fakt, dzieje się dużo. Oczywiście zawsze treningi windsurfing są na, na pierwszym miejscu, ale tak jak powiedziałem, lubię to robić. Dzisiaj mieliśmy dwa treningi IQ Foila. Po nich wrzuciłem swój sprzęt slalomowy, czyli ten sprzęt właśnie, z, powiedzmy, na którym ścigam się w turze PWA. Przetestowałem kilka, kilka skrzydeł, dla, jakby, czyli też. Część mojej pracy w RD. Eee, i, I co? No, jest tego dużo, ale ja lubię jak się dużo dzieje i póki to wszystko się fajnie uzupełnia, uzupełnia się bardzo fajnie, bo, bo gdzieś tam ten windsurfing w PWS jest troszeczkę bardziej skupiony na, na rozwijaniu sprzętu. Ten tutaj w IQ Foilu, ponieważ jest to monotyp, no to, to jakieś tam cechy fizyczne i taktyka gra trochę większą rolę. Eee, jedno. Bardzo fajnie uzupełnia drugie i bardzo dobrze e, wpływa na drugie. E, no też myślę, że, że też mentalnie, jakby jak się robi cały czas to samo, to gdzieś tam można, można się odrzeć jakąś rutynę czy coś. Dla mnie to jest zawsze, zawsze fajnie, jak, jak kończę jakiś blok treningu i, i zawodów PWA to nie mogę się doczekać już, jak zaczniemy zgrupowanie IQ Foila i vice versa. Eee, także tak to łączę, a inne rzeczy, jedni ludzie lubią robić na drutach, ja lubię, nie wiem, nagrać czasami jakąś muzykę albo nagrać podcast z kimś, z kimś interesującym, sprawia mi to eee, mega Friday. jest to moje hobby, także nic tutaj dodać, nic ująć. A, jeszcze będzie kanał na YouTubie, na który wszystkich serdecznie zapraszam. Już coś tam jest, ale rusza pełną parą od w tym miesiącu, także zapraszamy. Dużo, z, dużo zmian również zaszło u trenera Zdzisława Staniula. Pytanie od redaktora Włodzimierza Machnikowskiego z Radia Gdańsk. Przypominamy, że trener Zdzisław Staniul prowadzi klasę 49er FX od zeszłego, a w tamtym sezonie był przy medalu w klasie 470. Zatem y, trenerze, jakie są trenera wyzwania w przystawieniu się z trenowania klasy 470 na klasę 49er FX? Oprócz oczywiście zwiększenia prędkości pływania motorówką za zawodniczkami. No tak, klasa jest, 49er jest o wiele szybsza, um, ale żeglarstwo jest żeglarstwem. Każda klasa ma swoją specyfikę, inne szczegóły i detale, których jeszcze muszę się nauczyć. Ale jako z punktu widzenia trenera, to największe wyzwanie to taki aspekt bezpieczeństwa. Na 470 nawet wiało 25 węzów, to można było jakoś tam się doturlać do portu bezpiecznie. Natomiast na tej klasie przy określonej sile wiatru po prostu trzeba mieć duży zasób umiejętności, żeby bezpiecznie pływać. I często jest tak, że przy silniejszym wietrze. Kiedy mamy pod opieką kilka załóg, to właściwie moja rola sprowadza się do ratownika, a nie do trenera. Także ten aspekt bezpieczeństwa to na to bym najbardziej zwrócił uwagę jako różnicę. No a to dwie młode dziewczyny, które wymagają dużej uwagi. To jest wyzwanie wiecie. I każdego dnia właśnie w żeglarstwie stajemy przed dużymi wyzwaniami. Kolejne pytanie od Waldemara Heflicha, redakcja Nowe Żagle.pl, I tutaj pytamy Przemka Miarczyńskiego: Czy według Ciebie da się zastosować system automatycznego wychwytywania i informowania zawodników o falstarcie? No jest to pytanie, wydaje nam się, bardzo ważne, szczególnie po ostatnich Igrzyskach z Tokio. Myślę, że jest to do zrobienia. Bardziej w tej rundzie już finałowej, czyli w tych ostatnich wyścigach już medalowych. Byłoby to na pewno łatwiejsze do, do wykonania. Nie wiem, czujnik na dziobie, który po przekroczeniu jakiejś tam linii zaczyna pikać i się pali czerwona lampka i zawodnik wtedy wie, że to on miał Fall start. I nie wiem, osoby, które to oglądają, też o tym wiedzą. No bo w flocie 60 czy 80 zawodników w tych wyścigach jakby kwalifikacyjnych no byłoby to trudne do zrobienia, kiedy startuje 10 osób w tych finałowych, no myślę, że to jest sporo łatwiejsze, tym bardziej, że przy tym nowym formacie, który jest w klasie IQ Foil, gdzie ostatni wyścig w zasadzie decyduje w tej chwili o miejscu na podium, czyli startuje trzech finale i tam... No, Ktoś, kto nawet zgromadził najmniej punktów i ma ogromną przewagę po tych rundach kwalifikacyjnych, w ostatnim wyścigu może stracić y, wszystko. Y, znaczy, może stracić po prostu złoty medal. Y, i Srebrny również. <laughs> y, także no myślę, że to, to, to by się na pewno przydało i myślę, że troszkę starań i jest to do zrobienia. Liczymy na to, że takie nowe technologie zostaną jak najszybciej wprowadzone. Zatem już teraz przechodzimy do ostatniego pytania na naszej internetowej konferencji. Prasowej. Jest to pytanie, pytanie do Piotra Myszki, koordynatora PGE Polska Grupa Energetyczna Sailing Team Poland. Piotrze, skupiliśmy się przede wszystkim na sporcie, bo właśnie tym zajmują się nasi ambasadorzy. Współpraca Polskiej Grupy Energetycznej i Polskiego Związku Żeglarskiego jednak nie kończy się na tym, więc na zakończenie proszę opowiedz pokrótce o pozostałych obszarach tego partnerstwa. Tak jak Maciek Rutkowski wspomniał, w żeglarstwie ogólnie du, dużo się dzieje, nie tylko u Maćka, ale też w Polskim Związku Żeglarskim. I tutaj PG Sailing Team Poland to jest jeden z programów, które wspiera właśnie Polska Grupa Energetyczna. Takim kolejnym programem, który, w który angażuje się PG, to jest PG Puchar Polski e Sailingu. To są regaty, cykl regat online, do których może przystąpić każdy, nawet osoba, która nigdy nie żeglowała na, na łódce, więc myślę, że to jest świetna okazja, żeby spróbować tego żeglarstwa chociażby online. Kolejnym projektem, myślę, że bardzo takim szczytnym jest PG Polsailing. Jest to program skierowany do najmłodszych zawodników, dzieci, które stawiają swoje pierwsze kroki w żeglarstwie. Te dzieci w przyszłości, mam nadzieję, że szerzą grono tutaj tych ambasadorów PGE. Bo właśnie taki jest zamysł tego programu, więc oczywiście zachęcamy wszystkich rodziców do tego, żeby jednak spróbowali z tymi dzieciakami żeglarstwa. Wiadomo, może, może, być to, może być to deska windsurfingowa, ale też optymist. Ja akurat przeszedłem wszystkie klasy, więc, więc naprawdę to wzbogaca. No i ostatnim takim tutaj, ale jednym też z też ważniejszych programów oczywiście, to jest wspieranie regat Gdynia Sailing Days. To jest największe święto żeglarskie w Polsce, które w tym roku odbędzie się w Gdyni oczywiście w dniach od 11 do 24 lipca i też serdecznie Was zapraszamy, bo e, będzie się dużo działo, e, będą, e, będą regaty na najwyższym poziomie, e, będą imprezy towarzyszące, więc zapraszamy też e, rodziny z dziećmi, e, bo będzie można spróbować żeglarstwa e, i myślę, że to fajne wydarzenie, na którym warto być, więc zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do Gdyni, ale również zapraszamy do kibicowania naszym żeglarzom tutaj podczas French Olympic Week w Wier. Będziemy relacjonować najważniejsze wydarzenia na, naszych, na naszym portalu Facebooka Polskiego Związku żeglarskiego oraz na Instagramie. I serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konferencji prasowej online. Dziękujemy wszystkim dziennikarzom za zadane pytania oraz wszystkim kibicom, którzy dołączyli do naszego konkursu i tym, którzy wygrali koszulki, serdecznie gratulujemy.